Tegoroczne Dni Miasta rozpoczęło odsłonięcie muralu, malowidła z wizerunkiem bohatera Dobranocek, Reksia. Odsłaniaj ten mural! Stąd prowadzony przez orkiestrę dętą uroczysty korowód przeszedł do Parku Konstytucji 3 Maja na oficjalne otwarcie Dni Suwałk i towarzyszącego im jarmarku kamedulskiego. Jak co roku, nie zabrakło też szalonych kapeluszników. Podczas naszego święta doskonale bawią się mieszkańcy miasta i turyści, którzy, jak sami deklarują, Suwalszczyznę i Suwałki pokochali równie mocno jak rodowici Suwalczanie. Żałuję, że w Łodzi takiego nie ma. A to państwo przyjeżdżą? Tak jest. Przyjeżdżą. Ale w zasadzie żeśmy tutaj krótko ten jarmark oglądali, bo tylko na ostatni w zasadzie punkt programu żeśmy tu trafili. A co tutaj przyciągnęło? Rodzina. Piękne Suwałki. I rodzina. Okolice. Gdzie państwo jeździcie konkretnie? Które okolice są państwu najbliższe sercu? No to już żeśmy tu pozwiedzali. Turtul, ten Szczurpiły, Stańczyki, Smolniki, Wigry, Augustów, wszystko, wszędzie jest pięknie. Tereny są przecudowne, te morynowe wzgórza, doliny, zakręty, serpentyny. Coś wspaniałego. Jednym zachwyceni jesteśmy. Wśród naszych rozmówców trafiliśmy też na Suwalczanina z wyboru, który przyjechał tutaj już 70 lat temu i nie chciał wyjechać. Ma 90 lat, urodził się w Warszawie, mieszkał też w Szczecinie, gdzie zostawił trzypokojowe mieszkanie. Piękniejszego to nie ma. I takiej miejscowości jak Suwałki tutaj. To jest coś wspaniałego. Ja, proszę panią, przyjechałem jako wielkomiejscy. Ja z dużych miast przyjechałem tutaj do Suwałk, zobaczyłem, powiedziałem, ja stąd się nie ruszam, a teściowa mój zwariował. Dla seniorów Dni Suwałk to wielkie święto, przy okazji którego mogą się wzruszyć, a nawet uronić łezkę, chociażby podczas występu zespołu ludowego Suwalszczyzna. Najmłodszym mieszkańcom naszego miasta więcej emocji przysporzył koncert Sylwii Grzeszczak. Ostatniego dnia obchody skoncentrowały się nad zalewem Arkadia wokół pokazów i popisów siłaczy. Strongmeni rywalizowali w kilku konkurencjach, między innymi w wyciskaniu sztangi. Szacunek, państwo. Szacunek. Państwo zajmują się. I uwaga, uwaga, znowu idzie górę.
najbardziej widowiskowych należy zaliczyć ciągnięcie samochodów w siadzie. Popisy siły odbyły się tradycyjnie podczas Dni Suwałk. Siłę strongmenów i ich muskulaturę podziwiali nie tylko zazdrośni panowie, ale i oczarowane panie.